Jedno z przystępniejszych MMORPG dla niedzielnych graczy 28 lutego doczeka się kolejnego dodatku pod nazwą End of Dragons. Jeśli wciąż zastanawiacie się, czy w ogóle warto zagrać w Guild Wars 2, to odsyłam was najpierw do innego materiału. Tutaj zajmiemy się skondensowanym omówieniem tego, czego możecie się spodziewać w najnowszym rozszerzeniu. Szczególnie fani Guild Warsa 1 mogą poczuć się usatysfakcjonowani, ale o tym za momencik. Krainą, w której zagościmy w najnowszym dodatku do Guild Wars 2 będzie Kanta, czyli region, który część z was może kojarzyć z Guild Wars 1, a dokładnie z dodatku Factions, który swego czasu wprowadzał również Asasyna oraz Rytualistę. Zresztą jeśli interesuje was pierwsza część Guild Wars, to zapraszam do osobnego materiału. Królestwo Kanty odizolowało się od Tyrii oraz Elony 200 lat temu. Obecnie jest najpotężniejszym królestwem za sprawą swojej niezwykłej technologii Adeitu. Całe królestwo stało się bardzo zaawansowane technologicznie i widać to w każdej dziedzinie życia mieszkańców. W End of Dragons przyjdzie nam zwiedzić 4 mapy, na których każdy z was znajdzie coś dla siebie i być może uroni łezkę nostalgii przez wzgląd na Guild Wars 1. Nie znamy wciąż szczegółów dotyczących nowych meta-eventów, jednak w fragmentach trailerów można już dojrzeć to i owo. Jednak zatrzymajmy się chwilę przy technologii Adeitu. To taki zielony kamień, jakby ktoś nie wiedział, a jak zrobili z niego jadeitowe golemy, jadeitowe dyski latające i jadeitowy komputer, to już mnie nie pytajcie. Dodatek End of Dragons wprowadzi możliwość posiadania własnego jadeitowego bota, który będzie nam towarzyszył podczas podróży. Największą ciekawostką jest fakt, że takiego bota będziemy mogli customizować różnymi modułami, pochodzącymi czy to z profesji Jewel Craftingu, czy w przyszłości z różnego rodzaju eventów. Jadeitowy bot będzie mógł zwiększyć nasze maksymalne zdrowie, będzie mógł nas podnieść, gdy będziemy bliscy śmierci, ułatwi nam latanie, przyspieszy naszego mounta lub łódkę, o której zaraz więcej. Właściwie będzie nam towarzyszył w każdym aspekcie rozgrywki i będzie to mechanika, która może być rozwijana przez długi, długi czas. Skoro już wygadałem się o łodzi, a dokładniej o czółnie, to pora na nieco więcej informacji. Wraz z możliwością pływania czółnem do gry wkroczy również możliwość łowienia ryb. Obydwie te mechaniki znajdują odzwierciedlenie w systemie Masteries, a więc z czasem wasza łódź będzie pływała szybciej, będzie mogła taranować wrogów, a wy będziecie mogli łatwiej znaleźć miejsca do łowienia czy zarzucać spławik na większą odległość. Koniec końców ryby wylądują na patelni i zaoferują nieco bonusów w postaci pysznych potraw. Co ciekawe, w łodzi pomieści się do 4 osób, a miejsca łowienia nie będą znajdowały się tylko w świecie wprowadzonym przez End of Dragons, ale również w starszych lokacjach czy nawet na wyspie gildyjnej. Tak, powiedziałem wyspa gildyjna, bo to też jedna z nowości dodatku End of Dragons. Co ciekawe, nawet małe gildie będą mogły taką wyspę posiąść, bo quest na jej zdobycie będzie się odpowiednio skalował. Bez wątpienia największą zmianą, która wzbudza spore emocji, są nowe elitarne specjalizacje dla każdej klasy. Mesmer będzie mógł zostać wirtuozo, który posługuje się głównie psionicznymi ostrzami, kosztem standardowych dla pozostałych specjalizacji iluzji. Necromancer będzie mógł zostać harbingerem, który za sprawą pistoletów i podejrzanych pocisków wyrządzi sporo szkód, a jeśli to za mało, to sam skosztuje swoich ohydnych mikstur, które pozwolą zamienić cierpienie w moc. Guardian dorobi się specjalizacji Willbendera, który za sprawą dwóch ostrzy zyska ponadprzeciętną mobilność i zdolność do cięcia przeciwników. Revenant zostanie windykatorem, który będzie wspierał swoich sojuszników oraz utrudniał życie wrogom. Katalizm Elementalisty wykorzysta starożytną technologię do kontrolowania żywiołów, a w dodatku znajdzie również miejsce na wykorzystanie jadeitowej technologii. Warrior i jego specjalizacja Bladesworn wykorzystał jadeitową technologię do stworzenia wyjątkowej broni, będącej połączeniem miecza oraz strzelby. Nikt inny z takiej broni nie skorzysta. Ranger zyska specjalizację zwaną Untamed. Przy wykorzystaniu starożytnych mocy wzmocni swoją więź z zwierzęcym towarzyszem. Jedną z ciekawszych specjalizacji jest Spectre Tifa. Będzie to specjalizacja, która za sprawą magii cienia będzie wspierał sojuszników i osłabiał przeciwników. Na koniec mechanizm Engineera, który do boju przyzwie siejącego postrach jadeitowego golema. Jak widać, przy każdej specjalizacji przełamano schematy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Na koniec o równie ważnej nowej zawartości PvE. Otóż przede wszystkim warto wspomnieć o Strike Missions, które są trybem dla 10 osób, będącym niejako pomostem pomiędzy Open World PvP a raidami. Na premierze End of Dragons pojawią się 4 dodatkowe Strike Missions, które przygotują was na nowy raid.
Żartowałem, żadnego nowego rajdu nie będzie i zostaną wam jedynie strike missions na wyższym poziomie trudności, czyli tak zwany challenge mode. Aryna Nels zdecydowała się na taki krok, ponieważ rajdy wymagały znacznie więcej czasu i samozaparcia, a co za tym idzie, strike missions są bezpieczniejszym wyborem, który trafi do większej liczby graczy. Sporo graczy jest zainteresowanych również nowymi, legendarnymi broniami, które w End of Dragons będą wyjątkowo świecące się. Każdej broni towarzyszy motyw kryształów i tęczy. Ten ostatni jest wyjątkowo dobrze widoczny przy każdym zabiciu przeciwnika. Niestety, każda z zaprezentowanych legendarnych broni jest dokładnie w tym samym stylu i community się to nie spodobało. Na szczęście ArenaNet usłyszała głosy niezadowolenia i zapowiedziała, że jakiś czas po premierze będzie można odblokowywać również inne wyglądy legendarek. Czym byłby materiał Guild Wars 2 End of Dragons, gdybym nie wspomniał o bojowym żółwiu, który zostanie naszym mountem? Żółw ten również będzie związany z mechaniką Masteries i od pozostałych mountów w naszej stanie będzie się wyróżniał tym, że jest dwuosobowy i posiada potężne działa, które mogą być obsługiwane przez naszego partnera. Sam żółw będzie mógł również unosić się przez jakiś czas w powietrzu, więc brzmi to co najmniej intrygująco. Przygotowując ten materiał, przeczytałem to i owo na Redditach i w komentarzach filmów i wygląda na to, że generalnie community Guild Warsa 2 jest dość mocno rozdarte. Część życzyłaby sobie więcej kontentu, część uważa wyspę gildyjną za bezużyteczną, a część chciałaby... Właściwie to sami nie wiedzą, czego chcą, jak to w internecie. Przypomnę tylko, że wszystkiego będziecie mogli spróbować już 28 lutego, a cena End of Dragons zaczyna się od $30. Dziękuję za wasz czas i życzę miłego dnia. Psst, kierowniku, wbij na Discorda.